Czy w tym jest problem właśnie wielu chrześcijan? Że będę do was dzisiaj głosił w prostocie słowa. Co to jest? To jest książka. Słowo pisane. Książka. Okej. Okay. To jest książka. No właśnie. Chrześcijanie myślą, że to jest chronologicznie napisana książka od czasów Adama do Jezusa. Otóż nie, to nie jest wcale książka. To jest zbiór książek. To jest zbiór ksiąg. To nie jest żadna książka. Nikt nie przyszedł, nie kazał jej napisać od początku do końca. To jest zbiór ksiąg. Różnych ksiąg, napisanych w różnych okresach czasu, różnych listów, napisanych do konkretnych ludzi, do konkretnych kultur, do konkretnych sytuacji, w których Duch Święty chciał do nich coś napisać. To są konkretne księgi prorocze, do odpowiednich sytuacji, do odpowiedniego poznania odpowiednich ludzi w odpowiednim terytorium. Tak? I one zostały poskładane w jedną całość i zawarte w jednej księdze. Ale to nie jest książka, to jest zbiór ksiąg! Amen! To jest zbiór ksiąg. I ludzie zdecydowali, jakie tam się mają księgi znaleźć. Niektóre wywalili, wiecie? W tej księdze, w tej Biblii, w tym zbiorze jest 66 ksiąg, tak? 66. Na przykład w katolickim jest 72 księgi są. A w, na przykład w koptyjskiej, w ortodoksyjnym kościele etiopskim jest 88 ksiąg. Między innymi jest tam Henoch. Zostało nam zaaplikowane, co mamy czytać, tak? Ktoś tam zdecydował, jacyś ludzie zdecydowali, że my będziemy 66 ksiąg czytać. Gdzie jest takie zwiedzenie w kościele, mówiące, przestrzegające o zwiedzeniu. Nie czytajcie apokryfów. Nie czytajcie apokryfów, bo możecie zwariować. Gdzie za tym stoi taki sam duch, który stoi w kościele katolickim, który mówi, nie czytajcie Biblii. Bo jak będziecie ją za dużo czytać, to zwariujecie. Co to jest definicja zwariowania według nich? Definicją zwariowania według na przykład katolików jest nie czytaj Biblii, bo znam takich ludzi, którzy za dużo ją czytali i zwariowali. Czyli co? Odeszli od kościoła katolickiego. To jest dla nich zwariowanie. Co jest zwariowaniem dla ludzi w kościołach ewangelicznych? Nie czytaj apokryfów, bo zwariujesz. To sama definicja, bo odejdziesz od nich, bo znajdziesz więcej Boga, bo zrozumiesz coś więcej. To jest kłamstwo, że my mamy nie czytać apokryfów. Amen! Ja nie mówię, żebyście czytali Ewangelię Judasza. To miejcie mądrość. Ale czytajcie apokryfy, a znajdziecie tam mnóstwo mądrości, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Najciekawsze jest to, że ci ludzie, którzy przestrzegają przed czytaniem Biblii, przestrzegają przed czytaniem apokryfów, chętnie sobie kupią od czasu do czasu fakt i go przeczytają. Albo super ekspres. Myślicie, że tam jest więcej, mniej zwiedzenia niż w apokryfach? Bóg. Wiadomo, że Bóg natknął te księgi. Mamy znajdować tam coś dla siebie. Każdy z nas, każdy chrześcijanin, każdy baran musi się nauczyć jeść trawę i wypluwać patyki. To jest odpowiedzialność każdego z nas. Nie tylko mnie, ale was również. Czyli co to oznacza w praktyce? Mamy czytać Słowo Boże, czy to jest zawarte w naszych księgach, czy jakikolwiek inne, z Duchem Świętym. Mamy wszystko badać, co szlachetne, za... Amen. Czyli to nie jest książka, to jest zbiór ksiąg.
zbiór ksiąg, zbiór listów, cudzych korespondencji. Korespondencji do kogoś innego, nie do nas. Na przykład list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety i tak dalej, i tak dalej. A teraz o czym pisaliście? To jest odpowiedź na konkretny list do Pawła. I on im odpowiada na konkretne pytania. My nie mamy listów. Nikt nie zawarł tu tych listów do Pawła od Koryntian. Mamy listy do Koryntian od Pawła. Musimy wszystko czytać w odpowiednim kontekście. Czytając Słowo Boże, musimy zadawać 3 pytania. Duchu Święty, do kogo był ten list? Co Duchu Święty chciałeś mi powiedzieć? I czy dotyczy to dzisiaj również mnie? A jeżeli dotyczy, to w jaki sposób? Jeżeli nie będziemy tego robić, to będziemy brać tą Biblię i ciągle brać każdy werset do siebie i będziemy mieć zamieszanie. Amen? Czyli ten zbiór ksiąg jest dla nas, tak? Jest dla nas, ale nie jest do nas. Nie był napisany do nas. Jest dla nas i musimy go czytać w kontekście, do kogo był pisany, co tam miało być przekazane i wyciągać pewne rzeczy do nas, które do nas dotyczą. I uczyć się na ich sytuacji, jak oni tą sytuację załatwili, przez to, jak Bóg do nich mówił. I wyciągać wnioski do naszego życia. Amen? Bo chrześcijanie biorą Biblię jako płaskie objawienie Boga, tak? Każda księga, każdy werset jest ważny. Biorą na przykład ten werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wykonywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobra dzieła przygotowany. Teraz biorą ten werset. Biorą sobie tą Biblię i mówią, że to jest płaskie objawienie Boga. I ten werset jest równie ważny jak ten werset. Ta księga jest równie ważna jak ta księga. Wszystko jest ważne. Wszystko jest do mnie. To jest natchnione przez Boga, żeby mnie udoskonalić. Żeby był do wszelkiego dzieła przygotowany. Otóż nie. Nie tak to wygląda. Gdzie? To, że każdy werset może być natchniony przez Boga, to nie znaczy, że każdy werset ma taki sam autorytet. Amen? Powtórzę to jeszcze raz. To, że każdy werset w Biblii może być natchniony przez Boga, to nie znaczy, że każdy werset ma ten sam autorytet. Wersety z Księgi Kapłańskiej, mam nadzieję, że mają dla was mniejszy autorytet niż wersety, w których mówi sam Jezus w Ewangelii. Amen? Amen? I nie można tego mieszać. I tak niestety wielu chrześcijan traktuje Biblię jako płaskie objawienie Boga. Ale to nie jest płaskie objawienie Boga. Ale wzrastające, postępujące. Amen? Nie płaskie, postępujące. Czyli na początku ludzie mieli jakieś tam mgliste poznanie Boga, ale ono rosło, tak? Z każdym prorokiem, z każdym poznaniem. Ono wzrastało. Aż w końcu przyszedł ostatni prorok, Jezus Chrystus, i objawił nam całą pełnię Boga. Amen? Amen! I tak musicie patrzeć na Biblię. Tak ją musicie czytać. Tak musicie na nią patrzeć. Nie jako płaskie objawienie, ale wzrastające. Super, hiper, mega, ekstra wzrastające objawienie. Wzrast poznania tego, jaki jest Tata. Religia chce, żebyśmy na wszystko patrzyli równiutko.
jak zaczynasz mówić o Bożej miłości, Bożej dobroci, Bożej łasce, to jest dla nich za dużo, bo tu się zaczyna coś podnosić w tym ich obrazie. Oni chcą mieć tego pieniądza. Teraz pogadajmy o potępieniu troszkę. Przestańcie już gadać o tej miłości. Teraz troszeczkę o potępieniu, żeby tak wyrównać to wszystko. Nie! Bóg jest miłością. I Bóg przyszedł objawić miłość. Amen? Amen. Miłość Ojca. A będzie można zadać pytanie później? Jasne. I wiecie, nawet Jezus jak przyszedł od dziecka, czytał te wszystkie księgi. Czytał je. A też trzeba wiedzieć, jak je czytał. A nie czytał jako instrukcję obsługi, co trzeba wypełnić. A to wszystko studiował przez 30 lat, żeby wszystko dokładnie wypełnić. Łącznie z tym ostatnim rzeczą na krzyżu. Pragnę. Dostał gąbkę napełnioną octem na wargi, po czym powiedział, wykonało się. On dokładnie wszystko wypełnił, każdą jedną rzecz. Najpierw ją znalazł w Słowie Bożym. Po to przyszedł, aby wypełnić Pisma. Wypełnić to, co zostało mi napisane. I objawić nam miłość Boga. Amen? Amen. Halleluja. Jezus wiedział o tym, że ludzie pisząc księgi od początku, wychwytywał te wszystkie rzeczy, gdzie poznanie nie było takie, jak trzeba. I albo ujmował, albo dodawał coś do słowa, jak cytował je z ksiąg. Wiecie o tym? Zdajcie sobie z tego sprawę? Przez to nam pokazał właśnie, jak mamy czytać słowo. Nie bezmyślnie. Mamy czytać słowo i patrzeć, gdzie jest zakłamanie, gdzie jeszcze nie jest pełne poznanie. I patrzeć na, dopasowywać to do obrazu Jezusa Chrystusa. Wielu chrześcijan mówi, Bóg wczoraj, dziś ten sam. Taki sam, jak był podczas potopu, jaki był podczas wyprawy przez pustynię. Taki dzisiaj jest. Nie! Chrystus wczoraj, dziś ten sam na wieki. To Chrystus przyszedł i pokazał, jaki jest Bóg. W Starym Testamencie. Jeżeli ktoś pisze w Starym Testamencie o Bogu, który zachowuje się tak, jak tam się zachowywał i twierdzi, że to jest Bóg, to musisz popatrzeć na Chrystusa i zweryfikować ten obraz. Założyć okulary Chrystusa i popatrzeć się, co możesz odrzucić z tego opisu, który nie jest pełny, nie jest adekwatny. Amen? Jezus to wiedział, jak przyszedł, to cytując Pisma, albo dodawał, albo ujmował coś. Zobaczcie, co napisał. Przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali. A wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus powiedział, pierwsze przykazanie jest to. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większe ponad te, nie ma. Jezus zacytował tutaj Pisma, Księgi Starego Przymierza. Zacytował tu piątą Mojżeszową, Księgę Powtórzonego Prawa. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Amen! No to zobaczmy, co zacytował. Tak brzmi ten werset.
5 Mojżeszowy. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej i ze wszystkich swych sił. Co Jezus tu dodał? Całej myśli swojej. Co Jezus chce wam przez to powiedzieć? Myślcie! Myślcie, jak czytacie o mnie! Myślcie! Ruszcie mózgownicę! Biblia nie jest płaskim objawieniem. Myślcie, jak czytacie Słowo Boże. Nie bądźcie jak ci bezmyślni uczeni w Piśmie. Wiecie, uczeni w Piśmie siedzieli i badali Pismo. Badali Pismo. Duch Święty ciągle do nich coś mówił. Ale wiesz co, tu może coś inaczej. Może inaczej to zinterpretuj. Proszę dobra. To jest obraz, to jest duchowy obraz uczonych w Piśmie. Cię? Tak wygląda uczonych w Piśmie. Nie starajcie się być uczonych w Piśmie. Szczepan mówił o nich tak. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Ja nie wiem, jak taki był. To jest obraz uczony w Piśmie. Wiecie, oni przychodzili do Jezusa. Jezus akurat uzdrowił tysiące ludzi. Oni przychodzili. Jak nam dzisiaj... Dzisiaj się wykażesz. Jak nam dzisiaj dowodnie, że jesteś Synem Bożym. A Jezus... Halo. No właśnie uzdrowiłem tutaj tysiące ludzi. Właśnie nakarmiłem 5000 ludzi 5 bochenkami chleba. Jak nam dzisiaj pokażesz się i pokaż nam coś. Ślepy ślepego prowadził. To jest obraz ślepego badacza Słowa Bożego. Oni badali Słowo, ale nie znajdywali tam Jezusa Chrystusa. Bo wszystko dla nich było płaskie. To jest może śmieszne dla was, ale wiecie, wielu z nas jeszcze nosimy takie okulary. Wielu z nas nosi takie okulary. Ma różne rzeczy w głowie. To są takie okulary interpretacyjne. Pastorzy, nauczania w internecie, ludzie, nasze rodziny nałożyły na nas to i my myślimy, że musimy tak wierzyć. Tak wierzymy. Tak czytamy Słowo Boże. Cały czas, całe życie tak samo czytamy Słowo Boże. Niektórzy czytają na przykład werset o objawieniu Piotra o skale i mówią tak. Piotr miał objawionko, Jezus nazwał go tam Piotr Skała. I Piotr Skała wykupił sobie bilet pierwszej klasy do Rzymu, tam sobie popłynął i tam sobie założył, popłynął tam z tymi kluczami, które dostał i tam sobie założył kościół, przekazał mu wszystko apostołom. Tak to wyglądało. Tak wynika z tych wersetów. Możesz im tłumaczyć, że tam chodzi o objawienie tego,
że właśnie na tym objawieniu, które dostał Piotr, na objawieniu tego, że nie objawiło mu to ciało i krew, ale Duch samego Boga, Ojciec mu objawił, kim jest Jezus Chrystus. Na tym objawieniu Jezus postanowił zbudować Kościół, na objawieniu ze Słowa Bożego. Dlatego nie możemy się sprzeciwiać Duchowi Świętemu. Musimy czytać Słowo z całej myśli swojej i szukać tam odpowiedzi, jaki jest Bóg. Bóg jest miłością. I objawił nam to Jezus Chrystus. Jeżeli nie będziemy patrzeć na całą Biblię z tej perspektywy, przez Jezusa, to zawsze będziemy mieć zamieszanie. Zawsze będziemy się borykać. Zawsze będziemy czytać to Słowo, czytać wersety z Nowego Testamentu i mówić, ale, tak, ale, przecież tu jest napisane, trzeba brać Biblię całościowo. Trzeba! Ale postępująco! Postępująco. To jest objawienie, progresywne objawienie Boga. I wiecie, dlatego właśnie w kościołach jest tyle schizofrenii. Mówi się o Bogu coś, a potem chce się to tak jakoś zrównoważyć, żeby być w porządku wobec Słowa. I wyciąga się te wersety, które jednak pokazują, że Bóg jest taki srogi. To jest lojalność wobec Słowa Bożego, a nie wobec Jezusa Chrystusa i tego, co przyszedł zrobić, pokazać, wypełnić. Bardziej służymy Słowu Bożemu, niż temu, co przyszedł zrobić Jezus z nami. Przyszedł nas przekonwertować, przyszedł zmienić nasze myślenie. Metanoję zrobić z naszej galarety. Bo jesteśmy tak uparci, że ciągle słyszymy diabła, który nas mówi, Bóg nie może być taki dobry. Ciągle robi to samo, co pod drzewem dobra i zła. Czy Bóg aby na pewno jest dobry, a może troszeczkę zły? I kupiliśmy, Adam z Ewką kupili ten obraz. Dobro złego Boga. To jest właśnie drzewo poznania dobra i zła. Wiecie, Bóg postanowił, że nas będzie wychowywał. Dlaczego tego nie zrobił? Na przykład nie wziął Adama albo Mojżesza, nie postawił go na jakiejś najwyższej górze, nie powiedział, teraz rozłóż ręce, podnieś głowę do góry i zrobię dołlat. Enter, jesteś pełen. Dlaczego tego nie zrobił? Bo postanowił nas wychowywać na przestrzeni wieków. Powoli objawiać nam, kim jest. Tak sobie to wymyślił. Postanowił, że to będzie trwało 6 tysięcy lat. A 7 będzie szabat. Halleluja! Halleluja! Zbliża się szabat. Mamy teraz 6 dzień. Zbliża się szabat. Szabat nie zaczyna się 6 dnia o 24, tylko jak się ściemnia. Zaczyna się ściemniać, wiecie? Zaczyna się ściemniać. Przychodzi szabat, a wraz z nim przychodzi objawienie tego, jaki jest Tata. I nie możemy patrzeć więcej na Stary Testament i patrzeć na Tatę w ten sposób. Musimy patrzeć tylko na Jezusa. Amen? 6 tysięcy lat. Patrzcie, u Boga jeden dzień jest jak? A 1000 lat jak? Amen. Zobaczcie. Mówił także do nich, zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak, że żaden folusznik na ziemi wybić nie zdołał. I ukazał się im Eliasz i Mojżesz,
którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawmy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. Byliście kiedyś tak przestraszeni, że mówiliście głupoty? To jest właśnie to miejsce. Trzy namioty. Jedynki czy dwójki? Ale czy chwałą Bożą mamy być przestraszeni, czy miłością? Czy na to mamy być zainstrukowani? I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos. O kim? O Jezusie. To jest Syn mój umiłowany! Jego słuchajcie! Nie macie słuchać Mojżesza, nie macie słuchać Tory, nie macie słuchać proroków, macie teraz słuchać tylko i wyłącznie Syna Jezusa Chrystusa. Jego macie słuchać. Ja! I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli. Macie już nikogo nie widzieć! Przy sobie. Tylko samego Jezusa. Amen? Mamy szósty dzień. Mamy szósty dzień. Tak czy nie? Jezus bierze ze sobą Piotra, Jakuba i Jana. Miał 12 uczniów, ale tylko trzech było takich, którzy chodzili z nim wszędzie. Wszędzie, wszystko inne mieli w te. Jeżeli jesteście takimi uczniami, chcecie być takimi uczniami, chcecie zostawić wszystko i iść za Jezusem, to właśnie jest szósty dzień i to jest dobra pora, żeby rzucić wszystko. I iść za Jezusem, który się przed wami przemieni. Pokażę. Pokażę wam, jaki jest Tata, jaki jest Bóg. I tylko Jego macie słuchać i tylko Jego macie widzieć i mieć przy sobie. Amen? Amen! Żaden inny obraz ze Starego Testamentu nie jest dla was. Amen? Amen! Amen. I tak postanowił nas Bóg wypowiadać na przestrzeni wieków. By w końcu co? Bo objawić całą pełnię przez Jezusa Chrystusa. By objawić to, że Ojciec kocha każdego, sprawiedliwego i niesprawiedliwego. Amen? Na każdego pada deszcz. Na tego i na tego. Nie tak jak w Starym Testamencie myślimy, że tylko na nich pada deszcz. A jeżeli nie pada. Na wszystkich pada. Taki jest Bóg. Kocha wszystkich. Kocha Ciebie tak samo, jak tego Mendela pod Biedronką, który teraz zbiera na wino. Tak samo go kocha. I chce, byś go kochał tak samo, jak siebie. Ale nie pokochasz go, póki nie zobaczysz, jak Tata Cię kocha. A nie zobaczysz, jak Tata Cię kocha, póki nie zobaczysz Boga tylko jako miłość. Jako dobroć. Jako bezgraniczną, bezinteresowną miłość, nieskończoną. Takiego musicie poznać Boga, bo jesteście stworzeni na obraz Boga. Jakiego Boga będziecie mieli, tacy sami będziecie. Jeżeli wasz Bóg jest kolesiem, który stoi z pasem i czeka, żeby kogoś odciąć albo potępić, to sami tacy będziecie. Amen. Jeżeli będziecie mieć Boga, który jest tylko miłością, bezgraniczną, bezinteresowną, to wy również będziecie tacy. Będziecie kochać każdą jedną osobę. Niezależnie, czy wam skopała właśnie tyłek, albo nacisnęła na odcisk, albo zrobiła coś złego, albo źle się na was popatrzyła. Bo nie będzie was interesować, co oni o was myślą. Będziecie ich kochać jak Jezus. Nie bójcie tego. To nie wiedzą, co czynią. Amen. To jest miłość. Bezinteresowna, bezgraniczna. Nie ta ludzka, światowa, która ciągle coś chce w zamian. Będę cię kochał, ale musisz być grzeczny. Będę cię kochał, ale musisz chodzić na religię. Nie! Bóg ma w dupie, co robisz. On cię kocha bezinteresownie. Nic nie chce zrobić, żebyś mu pokazał, jak bardzo chcesz mu się przypodobać. On ma to w nosie. On cię chce kochać. I jak zrozumiesz, jak bardzo cię kocha, to sam się będziesz zmieniał. Głup! Amen, amen. Bo chrześcijanie czytałem tę książkę jak kryminał. O, czekaj. Już prawie wiem.
Już prawie wiem, kto jest dobry, kto zły. Tak, tak. Chociaż czekaj. Czy Bóg jest dobrym charakterem, czy złym? Nie, dobry. Spoko. I czytamy tę Biblię, nie? Idzie, no tak, tak. O, tak, tu jest dobry, tu jest dobry. Tak, już. Już się trochę poznamy. Jesteś lepszy. Tak. Fajny jesteś. O, tutaj. Dawid. To był człowiek Bożego serca. Boga. Tak. To jest człowiek Bożego serca. Wow. Na niwach zielonych pasiesz mnie. A przeczytajmy tutaj, co pisze Dawid Zabij moich wrogów! Wybij wszystkie zęby! Weź się po prostu niemowlęca za nóżki i rozwal im główkę skałę! Nie. Wracam. Na niwach zielonych wiecie, jest napisane, Jan napisał. Nikt nigdy Boga nie widział. Amen? Ani go nie widział Dawid, ani go nie widział Mojżesz, ani go nie widział Abraham. Nikt go nie widział. Nikt go nie widział. Każdy miał takie okulary. Nikt go nie widział. Nikt! Ale jednorodzony syn przyszedł i pokazał. Tak, ja znam prawdę. This is extravagant generosity! Absolutely! Podejrzewam, że wasi pastorzy tak nie głoszą. Nikt nigdy nie widział Boga. Musicie to zrozumieć. Musicie zrozumieć. Jakby ty otwierasz teraz Biblię w Starym Testamencie, to miejcie taki obraz. Nikt nigdy nie widział Boga. Amen? Jezus Chrystus przyszedł i objawił nam, jaki jest status. Będę walczył z religią, bo to jest Goliat. I ja nie pozwolę żadnemu harcownikowi obrażać mojego tatę. Amen. Mam nadzieję, że wy też nie będziecie na to pozwalać. Mój tatuś jest dobry. Mój tatuś jest pełen miłości. Mój tatuś ciągle do mnie mówi. Mój tatuś mnie kocha. Mój tatuś nie ma nic przeciwko mnie. Mój tatuś posłał Jezusa, by nikt nigdy już mnie nie potępiał. Ale mój tatuś patrzy na mnie tak jak na mojego starszego brata. Mój tatuś szaleje za mną. Mój tatuś jest cudowny. Jestem uczniem Jezusa, którego On miłował. Miłuje, będzie miłował. I nie ma nic, co by mnie mogło oddzielić od tej miłości. Amen. Nie ma nic, co by was mogło oddzielić od tej miłości. Jesteście święci i nieskalani przed Jego obliczem. Nie dajcie się wpuścić w malinę. Nie dajcie się nabrać ludziom, którzy głoszą wam cokolwiek innego. Bo to jest kłamstwo. Bóg jest tylko dobry.
aż mi się włączył komputer z tego wszystkiego. Musicie tyle poczekać. Halleluja. Bóg jest miłością. Jest tylko miłością. Nie ma w nim żadnego zaćmienia. Chwilowego zmienności. On jest zawsze taki sam. On jest stały. Łaskawy. To my jesteśmy, wiecie, jak na rollercoasterze ciągle. Szczególnie ci początkujący. Przyjechali, ciągle się obrażają na siebie. Bliżej Boga, dalej Boga, bliżej Boga, dalej Boga. My musimy jeździć na tym rollercoasterze. Będziemy na nim jeździć, ale mamy coraz bliżej do tego jeździć. Mamy mieć co? Postępujące poznanie Boga, Ojca, jako miłości. Wtedy my też będziemy jeździć na Jego wysokości. Nie będziemy latać po bandach. Amen? Amen! Włączyłeś się już? Jeszcze was troszkę pomęczę. Amen! Osoba, ja się kawałek nie będę. Ale Jezus nie chodził w takich okularach. Nikt nigdy Boga nie widział, ale jednorodzony Syn przyszedł, by objawić nam Ojca. Jezus nie chodził w żadnych okularach? Jezus nie chodził w żadnych okularach? Jezus przebywał 24/7 na 365 dni w roku statusem i poznał Go doskonale. Amen? Jeżeli znał Go doskonale, przyszedł i nam Go objawił, jaki jest Tata. Nie był na ziemi sobą. Jeżeli poznacie Jezusa, jak przyjdzie następnym razem, to poznacie Go troszeczkę innego. Bo On przecież 2000 lat temu przyszedł i nie pokazał siebie. Pokazał Ojca. Amen? Amen. On wyparł się tego, jak On ma się zachowywać. Jak On by podszedł do pewnych rzeczy, chociaż czasami sobie tam coś skręcił w świątyni i wiecie, to był Jezus.
ale jednocześnie starał się pokazać nam Ojca w pełni. Całej pełni. On pokazał tylko Ojca. I musimy patrzeć na Biblię tylko i wyłącznie przez pryzmat Ojca. Halleluja. Jezusa. Bo jeżeli będziemy czytać takie wersety i mówić, czy to jest tata, to będziemy mieć zamieszanie. Potem rzekł Samuel do Saula: to mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad swoim ludem, nad Izraelem. Posłuchaj więc teraz słów Pana. Tak, mówi Pan zastępów, ukarze Amaleka za to, co uczynił Izraelitom, jak stanął przeciwko nim na drodze, gdy szli do Egiptu. Dlatego teraz idź, pobijesz Amaleka, obłożysz klątwą wszystko, co jest z jego własnością. Nie lituj się nad nim, lecz zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież, i dzieci, i wody, i owce, i wilgłody, i osły, i co jeszcze? Sam. To jest tata? To jest po pierwsze. To jest płaskie objawienie Biblii. Po pierwsze. Jakiego nam Jezus przyszedł objawić Ojca? Wtedy rzecze mu Jezus: włóż miecz swój do pochwy. Andrzej Gosperzy. Włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. To jest obraz taty. To jest obraz Boga. A nie to. Nikt nigdy Boga nie widział. Ale jednorodzony Syn przyszedł i objawił nam Ojca. Amen? Czy to jest tata? Posłał zatem do niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesiątką. Przyszedł więc on do Eliasza. Ten to miał po prostu... Przyszedł on do Eliasza, gdy właśnie przybywał na szczycie góry, i powiedział do niego: mężu Boży, na rozkaz króla zejdź. Odpowiadając, Eliasz rzekł do pięćdziesiątnika: jeżeli ja jestem mężem Bożym, niech spadnie ogień z nieba i pochłonie ciebie wraz z twoją pięćdziesiątką. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z twoją pięćdziesiątką. Nikt nigdy Boga nie widział. Eliasz też go nie widział. Spuść ogień na nich i wypalił wszystkich 51 osób. Zrobił z nim grilla. Z 51 osób zrobił grilla w jednym momencie. To jest ojciec. Nie przyjęto go jednak, chciał przejść przez jedną wioskę. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Więc widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz on, odwróciwszy się, zabronił im. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Duch mojego Ojca nie robi takich rzeczy. Duch mojego Ojca nie robi takich rzeczy. Nikt nigdy Boga nie widział. Amen? Masz nie słuchać. Masz nie słuchać Eliasza. Masz na niego nie patrzeć. Masz nie patrzeć na Mojżesza. Masz na nich nie patrzeć. Nie buduj ich i namiocików w swoim życiu. Masz patrzeć tylko i wyłącznie na Syna umiłowanego. Jego masz słuchać. Jezusa Chrystusa. I masz tylko Jego widzieć i tylko Jego masz mieć przy sobie. Amen? Amen. Takiego Boga nam przyszedł Jezus pokazać. Zobaczcie, jaki jest Bóg. Miłujcie z waszych nieprzyjaciół. Dobrze czynicie. Wiecie, religia chce nam wmówić, że ten werset jest, że my się musimy tak zachowywać. My się musimy tak zachowywać. Jak się nie zachowujesz, to tata będzie na ciebie zły i zmusi na ciebie ogień z nieba. A tak naprawdę my się chcemy tak zachowywać. My musimy poznać, to jest opis Boga tak naprawdę. Jeżeli zrozumiemy, że to jest Bóg, to wtedy zaczniemy się tak zachowywać, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boga. Jeżeli poznamy takiego Boga, to tak się będziemy zachowywać. Zobaczcie, poznajcie Boga. Jaki jest Bóg? Dobrze czyni tym, którzy Go nienawidzą. To jest Bóg. Błogosławi tym, którzy Go przeklinają. To jest Bóg.
modli się o tych, którzy go oczerniają. Tak jest Bóg. Nadstawia drugi policzek, gdy dostanie pierwszy. Tak jest Bóg. Bierze, jeśli ktoś mu bierze płaszcz, to daje mu swoje szaty. Tak jest Bóg. Kto prosi i daje mu i nawet nie dopomina się zwrotu. Tak jest Bóg. Amen. Miłuje wszystkich. Nie wdzięcznie. Dobrze czyni dla tych, którzy są dla Niego niewdzięczni. Tak jest Bóg. Wiecie, że On błogosławi swoich świętych i błogosławi nieprawych. Ten werset o tym, mówiący o tym, że żebyście się nie troszczyli, bo trawa rośnie. Co dopiero trawa, która rośnie i jest przyodziewana, a na koniec będzie spalona, ma wszystko, bo ma deszcz, ma wszystko, ma wszelkie błogosławieństwo. Ta trawa to jest konkol, to jest mowa o konkolu. I Jezus mówi, że nie troszcie się, bo konkol się nie troszczy, a ma to wszystko. Konkol będzie wrzucony do pieca, a wy się troszczycie. Mimo, że nie jesteście konkolem, jesteście czymś o wiele wyżej, o niebo wyżej w Jego oczach. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Przeczytajcie to sobie. On jest taki. On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Kto? Jaki On? Bóg. Tatuś. Bądźcie miłosierni. Jak Ojciec wasz jest miłosierny. Bądźcie tacy. Bo tak jest Bóg. Ale wy nie macie tacy być przez to, żeby się starać tacy być. Tylko musicie poznać, że tak jest Tata. A wtedy wasze serce będzie do tego dorastać. Bóg mieszka w waszych sercach. Rozlewa miłość w waszym sercu. On jest tylko miłością. Bóg jest miłością. To Bóg rozlewa tę miłość. On tu w was mieszka. On ją rozlewa. Musicie go tylko takiego poznawać. Wyrzućcie to wszystko. Wyrzućcie to w diabły. Patrzcie na Boga, na Ojca. Dorastajcie do tego. Stawajcie się miłością. Amen. Amen. Halleluja. Okej, okay. Potrzebuję 5 ochotników. No, stańcie sobie. Jeszcze. O, ty pierwszy. Ty mi wyglądasz najbardziej na Abrahama. Ale. Myślicie, że Abraham jak poznał Boga, to był pusty? Przyszedł pusty Abraham do Boga i nic nie wiem, w ogóle nie umiem mówić, nie umiem myśleć. Przyszedł do Boga, weźmie nauczyć wszystkiego? Nie, on już miał jakiś bagaż. To był jego bagaż. Różne rzeczy miał w tym bagażu. Pokaż go wszystkim, co tam jest. Przyszedł do niego Bóg, wybrał Abrahama. Spośród wszystkich ludzi wybrał jego, bo zobaczył, że tu jest jednak coś dobrego. Coś dobrego, jakieś dobre myśli, coś kuma. Abraham coś kuma. Wybiorę go. Podpiszę z nim kontrakt. No i zajrzał do jego głowy. Zobaczył, że. No już co, Abrahamu. Fajnie. Ale tak. Wiecie, oni żyli w takim świecie, gdzie się składało, co się miało najcenniejszego, składało się Bogom. Składali również swoich synów Bogom. Wszystko, co pierworodne, składali Bogom. To nie jest pomysł tylko naszego Boga. Taka była kultura. Oni tam składali. Zresztą dzisiaj też tak robią. Dzisiaj też składają ofiary ci lucyferianie ze swoich dzieci. Nieważne. W każdym razie przyszedł do niego Bóg i mówi tak. Podpiszę z tobą kontrakt.
ale musimy tutaj zrobić troszeczkę... Musimy tutaj popracować na to, bo masz tam trochę zamieszania. No i Abraham usłyszał, że Bóg do niego powiedział, że ma zabić syna. Wiecie, jakby dzisiaj ktoś z was przyszedł do mnie i powiedział, wiesz co, śniło mi się w nocy, że mam zabić mojego pierworodnego. Już oczami wyobraźni widzę minę Andrzeja, który zamyka drzwi po cichu. Powiem, idź grać szatanie. Dzwonię na 112. W każdym razie przyjdzie do niego Bóg i mówi tak. Abraham już ma wyciągnięty ten nóż, a Bóg mówi, dobra, wyrzucimy to, a zamiast tego damy ci coś nowego. Jestem Bogiem zauważenia. Jestem Jahwe Jarech. Będę cię błogosławił za każdym razem. Jesteś moim wybrańcem. Będziesz, to też mi się nie podoba, to jest jakiś... To nie wiem, co to w ogóle. Co ty myślałeś takie, że... O, to? Chłopie, nie możesz słuchać Sary. Będziesz musiał wypalić potem Ismaela. Nie, ty musisz być głową. To też jest, mu się nie podoba. I powkładał mu tu różne rzeczy, różne dobre pomysły. O, to też mi się nie podoba. Nie, to też. I Abraham to przedał następnemu pokoleniu. Następne pokolenie przejęło. I Bóg ciągle wysyłał do nich proroków. Wysyłał do nich proroków, bo oni zmieniali ten obraz. Zmieniali ten obraz. O, to się nie podoba, to nie jest dobre. I prorocy to byli tacy ludzie, którzy byli posłani przez Boga i oni mieli naprawdę przerąbane. Oni mieli naprawdę przerąbane, bo oni byli odpowiedzialni za to, żeby przyjść do nich, wyciągnąć czerwoną kurkę i wsadzić żółtą, zieloną. I skutkiem ubocznym zawsze był ich zgon. I naprawdę nieprzyjemne zadanie. Dlatego w tysiącletnim królestwie będą mieli dobrze. Będą mieli wynagrodzenia. I oni przychodzili tam i mówili, o, co wy w ogóle gadacie? Macie tutaj droga i dalej przenosili to wszystko, przekładali. To jest na przykład, to był Jonasz. Jonasz, do Jonasza przyszedł Bóg i mówi, chłopie, idziesz do Niniwy. A nie wiem, jakiej Niniwy? Ja nie pójdę do żadnej Niniwy. Ty jesteś moim Bogiem. To nie mogło być od Boga. Przecież Bóg jest Bogiem Hebrajczyków. Wiecie, Jonasz sobie myślał, że on jest, że Bóg Jahwe jest tylko dla Hebrajczyków i jest tylko nad Hebrajczykami. Się unosi, wiecie. Tylko nad Izraelem. Więc Jonasz sobie wymyślił, że se kupi bilet do Tarszyszu. Tarszysz to jest współczesne miasto, ono jest w Hiszpanii. Czyli on sobie pomyślał tak, ja cię przechytrzę, ty się tu unosisz nad Izraelem, se gadasz coś, że mam iść do Niniwy, która w ogóle nie jest etnicznie czysta, to są jacyś innowiercy, ja tam nie pójdę. Kupił sobie ten bilet i popłynął sobie do Hiszpanii na wakacje. Ale po drodze Bóg za nim poleciał. Nie. Ja jestem Bogiem wszystkich, ja kocham wszystkich. Sobie coś, co ty sobie myślisz? Ja kocham wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi kocham. Nie tylko was, Hebrajczyków, ale też Niniwijczyków. I nie jestem tylko nad Izraelem, ale jestem na całym świecie. Tutaj nad tym morzem też. I Jonasz skończył w rybce. Ale potem poszedł do Niniwy, zrobił fajne rzeczy. Mało, że Bóg mu pokazał te rzeczy, to jeszcze mu pokazał, wiesz co, ja nie tylko mam
Moje współczucie nie tylko jest do ludzi, ale również do zwierząt. Ja kocham również zwierzęta. Tam nawet zwierzęta puściłem. Zdałem. I ten woreczek rósł. Następne pokolenie już dostało coraz większą dawkę mądrzejszych wiadomości na temat Boga, a coraz mniej głupich wiadomości na temat Boga. Potem przyszedł jeszcze, tu zabierał mi, jakie oko za oko, co wy w ogóle gadacie, jakie oko za oko, jaki ząb za ząb, co ty w ogóle... Ja kocham wszystkich, mój deszczyk pada wszędzie, jestem kochającym Bogiem, ja was kocham. Izajasza posłał, żeby im pokazać, co się stanie na krzyżu. Wszystko im tam wypisał, wszystko wypisał, co się stanie na krzyżu. Powiedział, co im zrobi, co z tym grzechem zrobi, z tym wszystkim. To poznanie było wzrastające. Amen? Amen. Nie mógł przyjść tu Jezus i powiedzieć, jestem waszym Mesjaszem. Jaki Mesjaszem? No, przyszedłem zgłosić was grzech. A co to jest grzech? No, posłał mnie Bóg. Który? Rozumiecie? Musieliśmy przejść tą lekcję, żeby poznać. Gdy przyszedł Jezus, wyrzuć te wszystkie czerwone kulki. Wyrzuć je. Przyszedł Jezus, objawił nam wszystko, objawił nam dobroć Boga. Przyszedł i pokazał nam całą Jego dobroć. Nie ma w nim żadnego zaćmienia. Jest zielone światło dla nas. Amen. Amen. Jest tylko miłość. Jest tylko miłość. Przyszedł i pokazał nam, jak bardzo. Bezinteresowo. Bezgranicznie. Bezwarunkowo. Nieskończenie. Niewyobrażalnie. Nie. Na skoka. Po prostu tak na skoka. Amen? Amen. Taki jest tata! Amen. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że to było najmniej religijne nakazanie, jakie słyszeliście w życiu.